Sweet. Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam koncert zespołu Stolica. Thank you.
sekund. Jeden wszyscy stoją w kierę, nie napis tym kobiet.
Przepraszam, nie wiem. Nie idzie? To się zesrało. Gdzie wód? Wód nie ma. No to lecimy dalej. Gdzie? Nie ma. To lecimy dalej. Gdzie? I know, man. I told you I know what to do it, right? Thank you.
co ci chodzi? Nie no, bardzo przepraszam. A to specjalnie dla autora Gwiezdy naszego kredysu. Yeah!
czołgi. I kolejny utwór z lat 80. Może to niektórych denerwuje, którzy przychodzą na nasze wszystkie koncerty. W tym utworze na początku pojawi się głos pierwszego skinheada, tego dobrego skinheada, polskiego skinheada z 81 roku, który nosił te dobre wartości, Pax not dead, skin okay. Nie był faszystą, nie był frajerem, nie był żadną inną mendą. Po prostu jego twarz jest uwieńczona na zdjęciu z gazety Razem po koncercie UK Sucks. Domowcy wyciągnęli, wiecie? Jako było ich dwóch łysych. Ten z Elityców. Wyciągnęli ich jako dwóch łysych ludzi z całego torwaru, na którym był koncert. I wpierdolili im tak, że koleś miał do końca życia dziury po 78. Pan. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Nie chcieliście. Pędzel, Tycu, Iwan, Pokrop, to dla nas. Oj! Yeah.
znamy. Gdzie się skryć? Służby nam nie dają żyć! Dzięki. Teraz będzie utwór, który jest najnowszym naszym utworem. Powstał już wtedy, kiedy byliśmy razem. Znaczy razem tylko we dwoje w zespole. Więc jest od razu oparty na nowych dźwiękach i opowiada tak naprawdę o bardzo trudnych relacjach. O relacjach ze samym sobą, o relacjach z innymi, o miłości, akceptacji. Tak, to co najważniejsze, żeby zaakceptować siebie, żeby inni też to zrobili. Twórca wielu tekstów. Mówię o strunie, który grałam tutaj na gitarze pięknie. Ja jestem figła. Trochę wam się podarła, pośpiewałam. Więc ten utwór też pochodzi z lat 80, więc teksty wszystkie są jak najbardziej aktualne wciąż i nadal. Z czego nie wiadomo, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. Ale dobrze, że możemy je śpiewać i możemy je śpiewać. Dobra, już nie przerudzam. Thank you.
Wspaniałą publiczność, jesteście naprawdę, więc zapraszamy.